projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. Paragraf pierwszy. Pozostałe środki w wysokości 3200 zł po zadaniu kontynuacja remontu tarasu, remont chodników i dróg dojścia od strony tarasu przy szkole nr 75. Ulica Grodgera 28 przyjętego uchwałą nr 25 przez 239 przez 2012 Rady Dzielnicy Piątek Roboczo z dnia 23 października 2012 roku przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą wykonanie małych okien w łazienkach oraz w salach przedszkolnych przedszkolu nr 75 ulica Grodgera 28. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z tego dnia. Nie, to jest, znaczy no zmiana zakresu, ale w ramach tego, tej samej szkoły, tego samego przedszkola, to jest tej samej kwoty. Myśmy przyznali na zadanie, pamiętam, około 55 tysięcy i to jest ta reszta, która została po wykonaniu, aczkolwiek niezakończonego jeszcze zadania. Niemniej jednak te 3200 zł pozostaje wolne. Nie widzę zgłoszeń, tak w razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt.